Hej, w końcu się witam z Wami w tym vlogu. Dzisiaj 14 lipca, godzina 9.44. Ja przed chwilą wróciłam do domu i tak, dzisiaj są moje urodziny. No i dzisiaj miałam też rozmowę na studia, także miałam na 9.20, udało mi się wyjść wcześniej, także w sumie 9.18 już wyszłam z uczelni. Mam nadzieję, że rozmowa mi poszła dobrze. Wydaje mi się, że była okej, ale no wyniki dopiero w poniedziałek. Wracając, dzisiaj moje urodziny i dostałam taki piękny prezencik, naszyjnik, serduszko. Nie wiem, czy to widać, chyba tak. Jest przepiękny, dostałam od Filipa. A poza tym jeszcze jedziemy na chyba 4 dni do Łeby, także jedziemy nad morze z okazji moich urodzin. Także super, ja się idę teraz przebrać, bo mi jest tak gorąco, muszę włączyć wiatrak i wypić coś zimnego, czyli pewnie zrobię sobie mrożoną kawkę. W ogóle dzisiaj jestem pomalowana wyjątkowo, w sensie mam krem BB, korektor i tuż do rzęs, no i miałam błyszczyk, ale już mi chyba zszedł. Dobra, idę się przebrać. Ale wiecie co, nie pamiętam, czy wspomniałam o tym, że spałam dzisiaj około 5 godzin. Bo jeszcze wczoraj kończyłam robić pracę, bo robiłam je w większym formacie. No i poszłam spać gdzieś koło, nie wiem, pierwszej, po pierwszej. A obudziłam się 6.40 coś tam, także fajnie. Teraz sobie troszkę tu ogarnę, pranie schowam. Po 17 jadę po Filipa, bo dzisiaj pracuję do 17, znaczy po 17, no po 16 jadę, bo żeby go odebrać z pracy. Wtedy jeszcze muszę iść po paczkę, bo przyjechała paczka z Hebe do paczkomatu, ale nie do tego paczkomatu tutaj blisko, który mam, tylko do innego, bo ten był nieczynny wtedy. Dzisiaj są moje urodziny, jak na razie. Co prawda jest pochmurno, ale jest bardzo ciepło, nawet bardzo, bardzo ciepło. Ale na razie nic nie padał deszcz, także jest super po prostu. No i może później Wam pokażę te prace, jakie zrobiłam. Ale najpierw muszę tutaj troszkę sobie ogarnąć, na przykład schować deskę do prasowania żelaza. Związane włosy, bo gorąco, ale tak, słucham sobie playlisty na Spotify, chyba Positive Vibes. Trochę piosenek zmienili, bo jak dodawałam sobie tą playlistę do mojej biblioteki, to były inne piosenki, ale te, które teraz są, to też mi się podobają, nawet jest jeszcze więcej tych, które znam. Jem sobie arbuzika, tą resztkę, która mi została. I za niedługo będę się zbierać, muszę trochę poprawić, bo trochę się rozmazałam. Ale właśnie zaraz, za niedługo będę się zbierać na autobus i będę już jechać po Filipa. Idziemy odebrać tą paczkę, pójdziemy do Biedry, bo dzisiaj stwierdziłam, że zjadłabym ziemniaczki pieczone i do tego weźmiemy sobie paluszki rybne i taki obiad. Dzisiaj będziemy mieć obiad, kolację. W ogóle zobaczcie to. Jak mam teraz związane włosy w kitkę, ale jak mam odcięte tak więcej, to tutaj to są te, które mi się tak bardzo kręcą, także zostały mi teraz te, które mi się tak mega kręcą. Kolejnego dnia, czyli 15 lipca, jest w sumie nie wiem, która godzina, 13.06. No i tak jak widzieliście, wczoraj nie robiłam tych ziemniaczków pieczonych, ale będę je robić dzisiaj, dlatego że dzisiaj już byłam w Biedrze, także mam już wszystko, co potrzebuję, kupione. No, a teraz będę jadła sobie śniadanko. O, przed chwilą zrobiłam owsiankę, dodałam różne dodatki, no i będę teraz jeść. I oprócz tego mam jeszcze kawkę, także pewnie będzie pyszne. Ja idę sobie dalej oglądać serial, muszę sobie zrobić chyba coś
do picia zimnego, bo jest tak strasznie gorąco, że mi się nic nie chce robić. Miałam dzisiaj film nagrać, ale chyba tego nie zrobię, po prostu chyba jutro sobie stanę wcześniej, jak nie będzie jeszcze aż tak gorąco i coś się nagram, bo tak to jest nie do wytrzymania. Ja teraz uciekam z kuchni do pokoju, bo tutaj to jest strasznie, a jeszcze włączyłam piekarnik, także będzie jeszcze gorzej. Już obiadek mam gotowy i teraz będę jeść. Jeszcze nalałam sobie nektaru pomarańczowego, dorzuciłam tam kostki lodu, także będę jeść.